Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przez Świat z Modami, odcinek numer 12. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku stworzyliśmy farmę obok właśnie naszej głównej fabryki, pierwszej fabryki tak naprawdę. Ona sobie ze spokojem działa. O, już na wstępie musi być jakiś agresor, bo bez tego by się nie dało. Dobra. I zejdźmy na dół, ponieważ... Powiem szczerze, że troszkę posiedziałem przy tej farmie. No i mamy 30 staków drewna, 18 staków, no prawie 31 staków drewna, 19 staków jabłek, sporo sadzonek i jeszcze te sadzonki są w jednej ze skrzynek, także naprawdę tego jest sporo. No niestety nie zdążyłem w całości rozładować baterii, ale to nic. Inaczej. To jest dokładnie trzecia bateria, żeby była jasność. To nie jest tak, że w momencie, kiedy nagrywałem z wami odcinek, to jest ta sama bateria i że tylko tyle i łącznie z niej zeszło. No, bardzo mało ubywa tej energii, tego redstone flux, ale schodzi cały czas sukcesywnie. Chyba najwięcej zużywane jest, kiedy ścinamy drzewo. Wtedy najwięcej energii schodzi z tej baterii, ale dopóki... Może tak, może nie. Lepiej. Zabierzemy to ze sobą, ponieważ będę to potrzebował w tym momencie w głównej bazie, żebyśmy mogli kontynuować dalsze rozwijanie świata. Jeszcze jedna sprawa. Przyniosłem tutaj do tej części świata Dimensional Anchor. To już wcześniej tworzyłem bodajże na samym początku, bo pod Tinker's Construct. Jednak zauważyłem, że Dimensional Anchor nie działa razem z Soul Shardami, czyli jeśli mamy jakąś taką klatkę właśnie z zombiekami, to Dimensional Anchor nie będzie utrzymywał tej klatki, żeby non stop spawnowały się zombiaki, więc to jest taka ciekawostka. Natomiast tutaj ze spokojem farmy cały czas są zasilane, znaczy są ładowane, dzięki czemu mogą cały czas działać. Tutaj w tej skrzynce mamy jeszcze troszkę tych sezonek, także możemy dzisiaj ze spokojem zacząć dalszą zabawę z Forestry. Czyli tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, będą to fermentery, pewnie squeezery, być może jakieś silniki, tak żebym mógł zasilić te wszystkie urządzenia, ale to już będę opowiadał w głównej bazie. Tak więc ja biegnę już do głównej bazy i tam się spotkamy. Zatem przejdźmy już do tej głównej części. Czyli tak jak mówiłem, stworzymy na pewno po pierwsze fermenter, chyba tak, nie będziemy tworzyli fermentera, nie w tej kolejności, inaczej. Najpierw musimy stworzyć jedną bardzo ważną rzecz, potrzebujemy tanki z Railcrafta, to jest niezbędne. Czyli żeby stworzyć tanki, potrzebujemy taką maszynę jak Rolling Machine. To jest pierwszy krok tak naprawdę. No i tutaj już widzę, że potrzebujemy dokładnie 4 pistony, crafting table i 4 irony. Czy ja dobrze pamiętam recepturę z tworzenia pistonów? Nie jestem do końca pewien, nie jestem tego przekonany, ale sprawdzimy przy okazji, jaka jest moja pamięć. Potrzebujemy jeszcze na pewno 4 sztuki redstone'a i 8 sztuk irona. Zatem przejdźmy do naszego crafting station. Przerzućmy to na deski. 4, 4, 4. Oj, nie tak to ma wyglądać. O, jednak pamiętam, także jeszcze nie jest tak źle z moją pamięcią. Ten sposób ułożenie pistonu plus iron i oczywiście crafting table. Crafting table bodajże nigdzie już nie mam, także ze spokojem mogę stworzyć nowy. Dobra, crafting table. Będziemy mieli rolling machine. Dzięki czemu będziemy mogli stworzyć iron plate. Rolling machine. Oczywiście do niego musimy podłączyć jak zwykle energię. Bez energii nic się nie dzieje. O, ale widzę, że oczywiście nie mam już leadstone energy conduit, więc przy okazji też stworzymy leadstone.
I to jest tak. O, leadstone. Lead, glass i redstone. Glass bodajże stworzyłem. Nie, no dwie sztuki aż nie potrzebuję. Jedną sztukę. Sześć sztuk redstone'a. I dwie sztuki lidy. Dobra. No, skraftujmy to bardzo szybko, żebyśmy mogli przejść do głównej części tego, co sobie zaplanowałem na ten odcinek. Zaraz zobaczymy, czy ta maszyna zużywa cały czas energię. Tak. Już widzę, że potrzebny jest non-stop dostęp do energii, czyli dopóki będę używał tej maszyny, to będę miał ją podłączoną. Jeśli nie będę jej używał, to oczywiście odłączę od prądu tak samo jak te wszystkie inne pozostałe. Weźmiemy może troszkę więcej niż pół staka i w ten sposób ułożenie daje nam iron plate. Click to craft. No, oczywiście nie trzeba klikać, automatycznie jest to przerabiane. I oczywiście, żeby Iron Plate wyszedł, potrzebujemy energii, tak jak we wszystkim. Z tych Iron Plate'ów możemy bardzo łatwo zrobić Iron Tank Wall. To jest jedno. Może wam pokażę. Żeby stworzyć strukturę, czyli Iron Tank z Railcrafta, Iron, wpiszemy sobie, potrzebujemy na pewno Iron Tank. Na pewno Iron Tank Valve. Tak, myślałem, że mi nie pokaże receptury, ale mogę to zrobić sobie za sprawą właśnie Iron Plate, czyli potrzebujemy na pewno Iron Tank Gauge, znaczy nie potrzebujemy w sumie, ale wolałbym, żeby to było, żeby to wszystko było przezroczyste. I Iron Tank Valve, Iron Bars i Lever. Dobra, czyli od razu to sobie stworzymy. Póki pamiętam. Iron Bars chyba 6, lever, jedna sztuka, kamień mam, także o to się nie martwię. I na szybkości spróbujemy to stworzyć. Bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieć fermenter, to musimy też mieć gdzie składać tą biomasę. To jest bardzo istotne, bez tego ani rusz. Dobra, i weźmiemy sobie 20 sztuk. Na razie to powinno wystarczyć. Potrzebujemy dokładnie tylko i wyłącznie dwie sztuki Iron Tank Valve, ale w przyszłości na pewno będzie potrzebne więcej. W związku z tym przyda się, nic się nie marnuje. Stworzymy oczywiście jeszcze glass pane. No, tu już mógłbym zrobić troszkę więcej, bo na pewno sporo tego będzie potrzebne. Raz, dwa, po trzy. I co w środku było? No właśnie. Oczywiście szkło. 8,24. No nie przeliczyłem dokładnie, ile tego wszystkiego potrzebuję. Tu jest ten problem. Ale wydaje mi się, że ze spokojem mogę wziąć troszkę więcej iron plate'ów. Dzięki temu się troszkę zabezpieczę. Nie chcę też w całości zużywać tego irona, ponieważ jestem przekonany, że na pewno do innych rzeczy będę go potrzebował. Więc szczerze chcę zostawić sobie rezerwę. A wiem, że więcej nie mam tego irona. Bodajże może jeszcze tam, gdzie fabryka była, to kilka sztuk. Chociaż nie wiem, czy nie wróciłem z tym do domu, także ciężko powiedzieć. Iron. Stworzymy sobie jeszcze może więcej Iron Tank Wall i stworzymy sobie jeszcze troszkę. O, ale oczywiście szkła nie mam. Szkła nie mam, to trzeba troszkę dorobić. Dobra. 16 sztuk. Raz, dwa, raz. Raz, dwa. 40. Dobra, niech tak zostanie, ale weźmiemy ze sobą oczywiście iron plate'y, w razie gdyby było tego potrzebne więcej. To jest jedno, czyli będziemy mieli już oczywiście iron, z tego będziemy mogli stworzyć właśnie tą strukturę całą. Następnie, może podkładamy to, czego w tym momencie nie potrzebuję, bo to mi się troszkę wala po tym ekwipunku, niepotrzebnie. To mnie troszkę też myli. Barwniki to tu. Dobra, na razie nic nie będę więcej robił.
Kolejna sprawa, czyli przejdźmy teraz już do fermentera. Fermenter. To oczywiście będziemy potrzebowali. Tu już widzę bardziej skomplikowana rzecz. Dlatego też już wcześniej troszkę stworzyłem Tinker's Alloy. Nie ma tego zbyt wiele, ale jak na początek mam nadzieję, że to wystarczy. Czyli tak, stworzymy może dwa razy Stardy Casing. Wiecie co, nawet mogę stworzyć tego więcej, z tego względu, że wiem, że będę potrzebował tego więcej. Taka jest prawda. Stone Gear. Musimy mieć oczywiście po drewno. Przydałby się teraz taki system z... Applet Energy Sticks, ale no nie jesteśmy na niego, no szczerze powiedziawszy, więc no, nie ma co ukrywać, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Ale może i dobrze, bo przynajmniej będziemy wszystko robili po kolei. Do każdej rzeczy będziemy dochodzili ze spokojem, nie będziemy musieli się niczym martwić, śpieszyć. Tak jak dojdziemy, tak dojdziemy. Po 8 sztuk. 8 sztuk aż? Nie, no na razie zrobimy 4. Ile potrzebujemy dokładnie? A, 8 sztuk. Drogie to jest. Panie. Myślałem, że wiele zrobiłem tego Tinker's Alloy Ingot, ale widzę, że jednak nie. Widzę, że to są takie drobnostki, bym powiedział. A to są tylko i wyłącznie dwa fermentery. Dwa. A, kurde, pomyliłem się. Nie, dobrze. Już myślałem, że się pomyliłem. Dwa razy Starty Casing, Bronze Ingot, czy Bronze Gear. Troszkę pomyliłem się i jeszcze po dwie sztuki tu. I to są dopiero dwa fermentery. Tych fermenterów oczywiście będzie o wiele, wiele więcej. Kwestie po prostu czasu. Dalej, tak jak mówiłem, będziemy potrzebowali też jakiegoś silnika, który będzie nam napędzał fermenter. Biogaz, co ja wpisałem? Piszę na razie bio. Gdzie jest mój silnik? Tu. Tak, biogaz, tylko że przez jedno S. Jeszcze jeden piston i Tinker's Alloy. Czyli jeszcze potrzebujemy więcej tych kół zębatych. No dobra, jak potrzebujemy, to potrzebujemy, no nie ma problemu, stworzymy jej więcej. Nie do Chesta, tylko tu. Oczywiście najpierw stworzymy... Niech będzie... 4. Może stworzymy takie dwa silniki, a co? Jeszcze nie. Czekaj. 4. I tu jest teraz problem, bo zużyję na to 16 sztuk. I zostaną 4 sztuki Tinker's Alloy. No jest pewien problem. Nie będę ukrywał, że nie. 4. No. I już jest problem. Tak więc dajcie mi troszkę czasu. Zobaczymy w ogóle, mam tych surowców, bo się okaże za chwilę, że nie mam surowców, a każę wam czekać. Mam surowce, więc przepalę i wrócimy do dalszego craftowania. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Dorobiłem jeszcze dokładnie 2 sztuki Bronze Gear. Z tego względu, że uznałem, że 3 silniki to będzie lepsza liczba. Na sam początek przynajmniej. Dobra, 3 sztuki. Pistonu przecież nie zrobiłem. A jak nie ma pistonów, bo to będzie więcej niż jeden, to nic z tego nie wyjdzie. 8, tam potrzebujemy więcej na pewno, więc weźmiemy jeszcze stacka cobblestone'a, weźmiemy na pewno troszkę irona, dokładnie 3 sztuki i 3 sztuki również potrzebuje redstone'a. Podejdźmy do naszego crafting station i spróbujmy zrobić to, co potrzebujemy. Zatem... Oczywiście drewno, iron, redstone i oczywiście cobblestone, pistony w połączeniu z bronze gear. Na pewno do góry mamy aloje i jeszcze szkło, 3 sztuki. Dobra, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Tak, 3 biogas engine, czyli mamy już fermentery, czyli mamy
coś, co będzie przerabiało nam saplingi w biomasę. Biomasę będziemy wykorzystywali przez biogas engine, dzięki czemu potrzebujemy energię. Będziemy potrzebowali na pewno jeszcze lawę, ponieważ do działania biogas engine potrzebna jest i biomasa, i lawa. Kiedy mamy te dwa komponenty, te dwa ciecze, dwie ciecze, a wtedy możemy ze spokojem już pracować nad tworzeniem konkretnej biomasy. Przepraszam, energii, ale dodatkowo będzie jeszcze biomasa, ponieważ biogas engine nie będzie w stanie zużyć tyle tej biomasy, ile fermenter wytworzy, więc dlatego potrzebujemy jeszcze tanki, w których będą się gromadziły ilości biomasy. Następnie będziemy mieli Stil. To jest dokładnie urządzenie, które będzie nam dawało możliwość przerabiania biomasy w biofuel, czyli bardziej wydajne paliwo. To paliwo później będziemy transportowali do tej części i w tym miejscu z tego paliwa biofuel będziemy tworzyli potężną ilość energii, ale do tego potrzeba czasu. Nie da się przeskoczyć wszystkiego naraz. Prawdopodobnie po drodze też będzie jeszcze quarry, bo widzę, że tych surowców mam bardzo mało, a nie chciałbym się trudzić jeszcze z kopaniem. To naprawdę dużo czasu zajmuje, żeby znaleźć odpowiednie ilości danego surowca. Czyli tak, stworzymy dwa razy star decaying, mamy 8 sztuk redstone i 8 sztuk szkła. Wydaje mi się, że wszystko mam. Jeśli oczywiście szkło jest, to jest wszystko. Tak, 8 sztuk. I prawdopodobnie to będzie już wszystko, co mamy stworzyć właśnie w tym miejscu. No oczywiście będę potrzebował jeszcze kable, fluidakty, będę potrzebował jeszcze item dakty, ale to już was wyręczę, nie będę wam tego pokazywał, tylko po prostu poza nagraniem stworzę to wszystko i wtedy, kiedy będę miał już wszystko, to będziemy widzieli się w naszej fabryce. Dobra, tak chwilowo przemyślałem i stwierdziłem, że tworzenie wszystkiego na raz byłoby grubą przesadą. Żeby tak powoli to wszystko wytłumaczyć, to tymczasowo sztyle odłożę. Zamiast sztyli będę musiał wam pokazać nie aqueos, jak tutaj wpisałem, tylko nie sztyl, tylko squeezer. Squeezer, dokładnie. Dlaczego to? Z jednego względu, o którym powiem trochę później, ponieważ teraz nie mam fermentera i nie mogę wam wytłumaczyć tego na przykładzie, a najlepiej to się rozumie, gdy ma się jakiś przykład. Nie mam tego przykładu, więc póki go nie mam, to nie będę tego poruszał, ale spokojnie, dokładnie za kilka minut wy już będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Dokładnie 4 sztuki mam i jeszcze tam był tin, 12 sztuk. Zobaczcie, że naprawdę opróżniam się w całości z surowców, co mi się to bardzo nie podoba. Ale w tym momencie nie widzę jakoś lepszego sposobu, żeby do wszystkiego dojść. No trzeba trochę tych surowców zużyć, żeby dojść do odpowiedniej automatyzacji. Dobra, wskoczę jeszcze szybko do skrzynek. Tych tutaj. O, właśnie tych. Tych poszukiwałem. Gdyż w jednych z tych skrzynek jest sand. Ten sand będzie bardzo mi potrzebny. Pół staka bodajże potrzebuję. Tak, pół staka powinno wystarczyć. Zatem wróćmy już do naszej głównej fabryki, do środka aha, może jeszcze jedna rzecz. Oczywiście crafting jest w tym miejscu, bo oczywiście częściej używałem tutaj niż w środku. Zatem stwórzmy fertilizer. Dlaczego fertilizer? Bo jest najbardziej skuteczny. Najlepszy. W tym momencie przynajmniej. Nie, w sumie jest najlepszy. Z tego co czytałem na Wikipedii Forestry, to fertilizer jest najbardziej skuteczny. Można jeszcze wrzucić tutaj kompost bądź mulch. Jeśli nie będę miał appetite, no to wtedy przejdziemy na mulch, ponieważ nawet wiem, jak to dokładnie i w prosty sposób otrzymać. Ale na razie będę korzystał z tego, co po prostu mam. A więc, na dół fertilizer. Zauważcie, że tutaj zazwyczaj pokazuję wam, co potrzebujecie, jakie surowce. Czyli, może inaczej, bo tutaj, albo najpierw wytłumaczę. Tu będzie fertilizer, czyli coś, co będzie użyźniało. Tu mamy saplingi, czyli półprodukt, który chcemy przerobić na produkt, czyli na biomasę. W tym miejscu wkładamy... co wkładamy?
jeden z półproduktów. W tym przypadku to może być woda, może to być apple juice, bądź honey. Honey oczywiście z honey drop, czyli też to jest liquid. Apple juice, czyli to, co wypada nam z tamtej farmy, czyli jabłka. I to będziemy przerabiali właśnie w squeezerze. Dlaczego squeezer? I dlaczego akurat apple juice będzie wkładany do fermentera? Z tego względu, że jest pewien wzór, który mówi, że przelicznik tego komponentu razy przelicznik tego komponentu daje nam ilość biomasy. W tym przypadku przelicznik na apple juice jest 1,5 plus zwykłych tych vanilla Minecraft sadzonek jest chyba 1, więc zbyt dużo nie osiągniemy. Oczywiście w późniejszym czasie, kiedy znajdę odpowiednie sadzonki, które dają nam więcej biomasy, to będziemy je używali. W tym momencie nie mamy tych sadzonek, więc używamy tych podstawowych, gdzie otrzymamy najmniej biomasy. Jednak no, ten fakt, że akurat mamy tutaj apple juice, więc dostaniemy troszkę więcej niż normalnie. Mógłbym używać wody, byłoby to wiele prostsze, ale że mamy mnóstwo jabłek, to oczywiście wykorzystamy ten fakt. W związku z tym mogę ze spokojem teraz postawić tak jak chcę i spróbuję wam to wytłumaczyć. Na razie to ustawię losowo, z tego względu, iż no, nie mam odpowiednich surowców, żeby stworzyć w całości tą fabrykę. Tak jak mówiłem, do wszystkiego będziemy dochodzili krok po kroku. Czyli najpierw stworzymy sobie tutaj squeezery, stworzymy sobie również fermentery 2 i jeszcze mam oczywiście 3 silniki. Te 3 silniki, tylko że wydaje mi się, że te silniki, do tych silników nie podłączymy Leadstone Energy. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Jeśli nie podłączymy, a nie podłączymy, to muszę skoczyć jeszcze do głównej bazy. Dobra, wydaje mi się, że w tym momencie już wszystko powinienem mieć. Mam taką przynajmniej nadzieję. Zatem odpowiednie rury. Chyba Forest łączy się z Buildcraftem. Zaraz się przekonamy. Nie tak. Oczywiście, że się łączy. Jak najbardziej. No i oczywiście jeszcze będziemy potrzebowali rury, które podłączą nam zasilanie do fermentera i do squeezera. Dalsza część. Squeezer działa bardzo prosto. Oj, banalnie można powiedzieć. Weźmy tylko i wyłącznie jabłka, które mamy oczywiście no pod naszą farmą. Kiedy je weźmiemy, będziemy mogli wrzucić je do squeezera, a ten squeezer zrobi swoje i przerobi je na apple juice. Weźmy sobie... Oj. To, żem teraz zabrał. No tak nie może być. Nie będzie tu leżało. Raz, dwa. Trzy. No. O, tak chciałem. Zatem chodźmy już do fabryki. I tam zajmiemy się rzeczą niezbędną. W tym momencie przynajmniej. Jabłka mógłbym jeść, ale ich nie będę jadł. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A więc, kiedy mamy energię, a nie mamy jeszcze energii, ponieważ nie ma biomasy. Nie ma biomasy, bo nie ma energii. Hehe, dobre koło. Ale za chwilę będzie. Kwestia chwili dosłownie. Nie tutaj. Fermenter, fertilizer. Podłączymy od razu jeszcze fluidakty. Może zróbmy w ten sposób, że jeden będzie zasilał jedno, a drugi będzie zasilał drugie. W taki sposób sobie to walniemy. Można. To oczywiście jest tymczasowe, także na razie się tym nie przejmujcie, bo tak jak mówię, w późniejszym czasie oczywiście to będzie inaczej wyglądało, zupełnie inaczej. Będzie tych fermenterów nie 2, a 22 albo 202. Tych squeezerów nie będzie 2, tylko też 22, odpowiednio tyle, ile będę potrzebował. Oczywiście będę musiał jeszcze iść do bazy głównej. Aha, jeszcze może jak tu jestem, to od razu wezmę i strzelimy sobie saplingi.
jeden taki problem, że w tym momencie będę musiał sam podchodzić do tej maszyny i uzupełniać saplingami to pole w fermenterze, czyli to górne pole. Niezbędne to jest. Aha. I co jeszcze? I teraz idę szybko do głównej bazy po baterię. Zatem przejdźmy już do konstruowania. Tak jak mówiłem, nie będzie Apple Juice, nie będzie biomasy. Nie będzie biomasy, nie będą działały silniki. Więc zanim uruchomimy cały system, potrzebujemy po prostu baterii. Ta bateria jest po to, aby zapoczątkować cały system. Do góry konfiguracja musi być wyjście. Leadstone Energy. Proszę bardzo. W tym momencie jest energia. Tworzymy z jabłek odpowiednią ilość Apple Juice, 200. A następnie mam nadzieję, że będzie automatycznie opróżniane. Bo jeśli nie, to będę musiał jeszcze iść po pneumatic servo. Zobaczymy. Na razie mam nadzieję, że tutaj energii mi nie zżera. Jeśli mi nie zżera energii, super. Bo dzięki temu w tym momencie będę mógł zrobić szybko tank, czy nie tank? Może nie tank. Dzisiaj nie będzie tanku. Rozpoczniemy to kolejnym odcinkiem. A dzisiaj chciałbym zająć się dokładnie tym, żeby to wszystko działało. Tym bardziej, że zbliżamy się ku końcowi odcinka, co nie jest aż takie świetne. O, dostaję przy okazji mulch. To jest świetny prognostyk. Bardzo mi się on podoba. Tak, widzę, że tutaj będzie potrzebne pneumatic servo. Dopóki go nie stworzę, to nic nie będzie działało. Dobra, tak więc ja szybko jeszcze skoczę kolejny raz do bazy. A zatem, póki moja bateria jeszcze działa, bo jestem pewien, że za chwilę ona całkowicie padnie. O, już padła. No to fantastycznie, znowu przebieżka będzie do głównej bazy. O Boże. No nie spodziewałem się tego, że to tak szybko padnie. Szybciej niż sądziłem. Dopiero wytworzyliśmy 3000... 3 wiaderka, tak. 3 wiaderka dokładnie. Także o Boże święty. Widzę, że to zżera ogromną ilość energii i boję się, że te 3 skromne silniki, które będą tworzyły chyba 5 MJ per tick, to może być za mało, to jest łącznie 15. O kurcze, tego się troszkę boję. Zatem jeszcze chciałbym wam pokazać, jak działają te silniki. Więc jeszcze raz zapierniczam do głównej bazy. Jestem z baterią. Zatem przejdźmy już do, mam nadzieję, uruchomienia całego systemu. Czy to się uda wykonać? Przynajmniej powinno. Przynajmniej powinno. Jak to wyjdzie, to nie wiem. Gorsze jest to, że w tym momencie bardzo mało jest saplingów i trzeba będzie non-stop dochodzić do tego, żeby dostarczać mało biomasy. Ta biomasa musi również trafić do tych silników. Zatem może od razu weźmy i napełnijmy silniki po 3. Drugie, trzecie. Raz, dwa, trzy. Jeszcze po jednym. Jeszcze po jednym. I jeszcze po jednym. Koniec. Mamy już lawę w środku. Lawa dosyć długi okres czasu wystarcza. Przynajmniej powinna. Gorsza sprawa, że w tym momencie nie mamy podłączenia do silników. Czyli potrzebne byłoby znowu pneumatic servo. 2 sztuki dokładnie. Plus oczywiście fluidakty. Fluidakty też mamy, ale pneumatic servo już nie brałem ze sobą. Więc tu jest taki mały dylemat. Co z tym zrobić? Raz. Bardzo mało jest tego tutaj. Niestety. Jakoś trzeba będzie sobie poradzić.
Nie. Tu jeszcze jeden bucket. Raz. No jest to dość powolny proces, ale jak widzicie, wydaje mi się, że skuteczny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko oczywiście w praniu, bo to jest istotne. Czy to będzie samowystarczalne po pierwsze, a po drugie, czy będzie jeszcze produkowało więcej niż to, co samo zużywa. To jest istotne, bo przecież nie potrzebuje czegoś, co samo ma się utrzymywać, tylko potrzebuje coś, co mi dostarczy potężną ilość nie tylko biomasy, ale także etanolu, czyli tego biofuel, żebym mógł transportować do głównej bazy i tam produkować potężną ilość, oczywiście potężną ilość energii. Tutaj również będą odpowiednie silniki, nie będziemy transportować, nie będziemy tracili energii tylko po to, żeby ją transportować czy teleportować z głównej bazy tutaj, więc tutaj na bank też będzie odpowiedni dział z silnikami, które będą zasilały i fermentery, i squeezery, i sztyle, i oczywiście wszystkie farmy, więc zauważcie, że potężna ilość energii tutaj będzie potrzebna, żeby to wszystko wykonać. Jedna rzecz, która tu jest potrzebna, to w tym momencie podłączenie właśnie za pomocą, może to teraz zrobimy, jako że to jest końcówka odcinka, to chciałbym go zakończyć w taki sposób, jaki powinienem, czyli po prostu podłączeniem, żeby był cały obieg. To jest bardzo ważne, żeby był całkowity obieg. Jak będzie obieg, to ja będę zadowolony, ponieważ będę wiedział, że zrobiłem w całości odcinek. Tak jak chciałem. Zatem może nie w 100%, z tego względu, iż no nie jestem w stanie zdążyć jeszcze iść do chaty i tam do góry, znaczy do góry, do głównej bazy, żeby stworzyć pneumatic servo, tym bardziej, że się odcinek kończy, chyba że będzie samemu wyrzucać, ale nie sądzę, nie wierzmy w cuda. 3, 2, 1, o, jak jest 1, to tutaj również dorzucimy jeszcze i włączymy. Pokażę wam, jak to wszystko działa. Silniki powinni za chwilę odpalić. Jak odpalą? O właśnie, odpaliły. Energia idzie. O! Powiem wam, że dość skuteczny silnik. O wiele lepszy niż bateria. Widzicie to? Haha! To jest świetny prognostyk. Dobry akcent na sam koniec. Fantastycznie. W związku z tym nie dość, że się utrzymamy, a zużywamy naprawdę bardzo malutką ilość biomasy. Naprawdę bardzo malutką. On pobiera jeden bucket i przez jakiś czas, tutaj macie ten progres, czyli on cały czas zużywa tą biomasę. Tu jest to nagrzanie. I tworzymy, tak jak mówiłem, 5 MJ per tick. Musiałbym sprawdzić właśnie do Wikipedii, ile to jest redstone flux do MJ Minecraft Joule per Tick. To jest dosyć ciekawe, więc jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach, bo jestem tego bardzo ciekawy. Też będę studiował, ale jeśli nie znajdę, to będę mógł oczywiście sobie poczytać wasze komentarze. Ale końcówka, powiem wam, że mnie zaskoczyła. Nie sprawdzałem tego dokładnie wcześniej, jak to wygląda z energią, ale działa fantastycznie. Naprawdę działa fantastycznie. Genialne, po prostu genialne, więc w kolejnym odcinku na pewno będziemy musieli tutaj biomasa już jest w całości, zobaczcie co tu się dzieje w ogóle, no ogromna ilość, tak, ale widzę, że chyba głównie ta energia idzie do tego sektora, a w ten sektor już wpada troszkę mniej, dopiero teraz kiedy ten nie ma co robić, tak, i to jest prawda, czyli trzy silniki w zupełności zasilają, no można powiedzieć, że cztery maszyny, ale głównie te dwie najszybciej będą chodzić. Dobra, myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Odcinek numer 12. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to łapki w górę, które bardzo mocno motywują, aby te odcinki wychodziły jak najczęściej.
Myślę, że pomiędzy odcinkami zainstaluję tutaj pneumatic servo, żeby cały czas był obieg. Pewnie też pójdę znowu po lawę. Zamontuję tutaj za pomocą liquiductów, znaczy fluiductów, raz, dwa, trzy. Tutaj gdzieś się postawi właśnie portable tank, tak żeby non-stop była dostarczona lawa. No i prawdopodobnie będziemy musieli zacząć to automatyzować. W jaki sposób? Dowiecie się w najbliższych odcinkach, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.